Panie trenerze, troszeczkę inaczej powiem, wyobrażałem sobie tę rozmowę jako taki no, drugi pański debiut w roli pierwszego trenera. Niestety po przegranym meczu przychodzi nam rozmawiać. W Gdyni wysoko przegraliśmy w kiepskim stylu. Co się stało? Czy trener nie zdążył wprowadzić pewnych swoich już nowych rozwiązań? Znaczy ja powiem tak. Oczywiście nie ma innej możliwości, jak bazować w dużej mierze na tym, co do tej pory zrobiliśmy. Ale będę musiał wprowadzić więcej zmian niż zamierzałem. Mimo wszystko małą rewolucję trzeba zrobić, bo oczywiście sam jestem z tej gry bardzo niezadowolony. Wiem, gdzie tkwią błędy. Oczywiście trzeba poszukać dobrej drogi do ich wyeliminowania, ale problemem jest też to, że no, powiedzmy w takim systemie funkcjonowaliśmy już ponad pół roku i pewne nawyki są trudne do wyeliminowania. Niemniej jednak będę chciał to zrobić i to jest jedyna droga do tego, aby spodziewać się lepszej gry. W takim razie, skoro pan mówi, trenerze, o zmianach, czy będą to zmiany personalne dotyczące choćby pierwszej piątki? Czy może zmieni się pierwszy rozgrywający, może jeszcze jakaś inna zmiana? Jeżeli chodzi o takie zmiany, no to oczywiście są one możliwe, ale po pierwsze czekam na powrót do dobrej dyspozycji Dardana i na razie tutaj dużo kombinować nie mogę. Mamy teraz kolejne, nie chcę mówić o konkretach na razie, bo nie wiem jak poważne problemy, ale okej, z nimi też trzeba sobie radzić i to nie może być usprawiedliwienie dla nas w żadnym wypadku. Także jeżeli chodzi o takie zmiany, no to też wymusza na mnie często dyspozycja akurat zdrowotna zawodników i nie jest to łatwe, że ja sobie coś założę, a później niestety przez takie, a nie inne problemy muszę z tego rezygnować. Ale na pewno jest to też jedna z opcji, abyśmy kombinowali, jeśli chodzi o ustawienia zawodników. W takim razie dalsze zmiany, pewnie jakieś zmiany taktyczne. W Gdyni nasza gra wyglądała strasznie wolno. Co z tym zrobić? To znaczy tak, oczywiście, jeśli chodzi o zmiany taktyczne, w Gdyni, ponieważ tego czasu było i mało i dużo, można powiedzieć, bo tydzień to fajnie, że mieliśmy aż ten tydzień, ale mimo wszystko zobaczyłem zaraz na początku, że no niestety nie pamiętamy jeszcze pewnych naszych założeń nowych, które chcieliśmy wprowadzić. No i musiałem z nich zrezygnować, żeby nie było zupełnego już zamieszania w grze. Jeśli chodzi o poprawę szybkości, no wiadomo, gry, no trzeba przede wszystkim zacząć od obrony. Z dobrej obrony rodzi się kontratak i no od tego musimy zaczynać. Jak najbardziej życzyłbym sobie, aby tak grał zespół, częściej wykorzystując okazję do zdobywania łatwych punktów. Natomiast muszę niestety, bo tak jak powiedziałem, pół roku ci zawodnicy funkcjonują w takim, a nie innym systemie, ale zmienić nasz spacing, czyli ustawienie w momencie ustawienia ruch zawodników w momencie penetracji, ruchu piłki, dlatego że no, niestety przez to nie mamy tylu otwartych pozycji, jak sobie życzył. I analizując mecz z Gdyni, no widziałem, że niestety część rzutów, ta nasza skuteczność była taka mała, część rzutów było niestety z trudnych pozycji. No i właśnie też kwestia obrony, bo zarówno zespołowo, jak i indywidualnie no, też jest sporo do poprawy. Oczywiście, że tak. Jak było widać w meczu w Gdyni, zaryzykowałem zmienną obroną, ale no, nasz zespół nie jest na to przygotowany. Widać, że ta zmienna obrona zamiast wybijać przeciwnika z rytmu, to trochę wprowadzała do zorganizacji nasze szeregi. To jest też kwestia pracy. Przeszliśmy na strefę i niestety zbyt wiele luk. 2-3 podania rozbijały tą strefę w bardzo prosty sposób. Nie zawsze na szczęście, były też momenty dobre, ale więcej było tych, z których byłem niezadowolony. No jest to praca i tylko praca. Szukajmy gdzieś tam małych pozytywów. Do najbliższego meczu jeszcze prawie tydzień, bo gramy w niedzielę. Gramy z trefem, który swój mecz też przegrał. Być może nie jest w jakiejś, nazwijmy to, mega formie. Czy zaskoczymy czymś trefa? Znaczy tak, no ale nie ukrywajmy, jest w wysokiej formie. Też ten mecz przegrał po zaciętej walce i oglądałem ten mecz. Grają naprawdę dobrze, więc no, zresztą nie ma już łatwych przeciwników przecież, prawda, do końca sezonu. Natomiast czy zaskoczymy? Mam nadzieję, dlatego że tak jak powiedziałem, zmiany muszę wprowadzić i już je zaczęliśmy wprowadzać, począwszy od wczorajszego treningu. Także no myślę, że nie wiem, czy to będzie zaskoczenie dla tak doświadczonych zawodników, jacy są w treflu. Będzie, na pewno zmierzą. Będzie to coś nowego w naszym ustawieniu taktycznym i
Mam tylko nadzieję, że to da przede wszystkim pozytywny impuls naszym chłopakom. Zaczną to czuć i z tych rozwiązań, które zaproponuję, korzystać. No właśnie, jeszcze na koniec trener mówi o naszej drużynie. Jak od środka wygląda taki ten team spirit, ta atmosfera? Czy tutaj jest wszystko w porządku? Bo też tak ten mecz wyglądał w Gdyni troszeczkę, jakby nie wszystko było dobrze. Ja myślę tak, no na pewno nie ma euforii, bo wszyscy zawodnicy czują, w jakiej jesteśmy sytuacji. Natomiast jest okej na takiej zasadzie, że wszyscy są gotowi na pracę, pracują ciężko, żeby tą naszą grę zmienić. I oczywiście potrzeba nam tego pozytywnego impulsu. Jednego, dwóch zwycięstw, które jeszcze upewnią chłopaków, że idziemy w dobrym kierunku, bo to oczywiście nie jest łatwe w takiej trudnej sytuacji, teraz jak my jesteśmy. Trudnej mówię o wszystkich tych zmianach i też naszej grze, bo oni też przecież czują, że coś jest nie tak. Także jest zapał na pewno do pracy i to jest pozytywne. Jest ta dobra energia, no ale do euforii brakuje oczywiście.